czerwona kuleczka wygląda zupełnie jak w Królowie. Więc powinienem mieć bardzo, bardzo dużo shortów, których nie mam. Mała zmiana, musiałem się szybko przebrać, bo jest naprawdę gorąco, pewnie jest około 30 stopni. Zbyszko dostanie dzisiaj ode mnie prezent. Proszę, wybierz sobie jeden. To jest plecak taki na plażę. Super. Musisz sobie wybrać, że jest wodoodporny, leciutki, a ja wiem, że ty uwielbiasz. Dzięki. To który bierzesz? Nareszcie, ten, jasny. A wiesz, że cię wyczułem? Wiedziałem, że ten weźmiesz. Ja zawsze jaśniejsze takie na lato. Kupiliśmy sobie trochę tutaj zestaw na podróż. Orzeszki, woda, kawa. Jesteśmy gotowi. No to ruszamy. Mamy taki dzień trochę bez planu, że jedziemy wzdłuż wybrzeża, tak jak Zbyszek wam pokazywał wcześniej. No, jak zwykle bez planu, bo słuchajcie, w ten sposób można znaleźć zawsze najfajniejsze miejsca, takie wyjątkowe, i taka będzie ta podróż. Zresztą słyszycie tam w tle tutaj tego rozbierańca, co tam się da? To go with the flow, no, czyli rozbierz się w chuście na jakimś parkingu na Cyprze. Żeby było śmiesznie, jestem zawodowym kitesurferem, więc powinienem mieć bardzo, bardzo dużo shortów, których nie mam, więc muszę coś pożyczyć od Zbyszka i wskoczyć do wody. A wiecie, że nawet tutaj troszeczkę wieje. Zobaczcie, jak fajnie, te piękne skały. Zaraz sobie tam... No. Trzeba wejść to po prostu do wody. Tak? No to. Trzeba uważać, bo skały są strasznie śliskie. Tuż za mną widzicie skałę Afrodyty. To właśnie tutaj dzięki mitologii dowiedzieliśmy się, że narodziła się jedna z moich ulubionych bogini, czyli bogini miłości. Podobno wynurzyła się tutaj z piany. Kocham te mity, wiecie? Naprawdę od lat czytałem o całej mitologii, o Zeusie, no oczywiście o Heraklesie, który był wielkim, potężnym wojownikiem, ale to nie to miejsce. Słuchajcie, już jestem cały mokry, więc kurde, dlatego nagrania się trochę poświęciłem. Ta czerwona kuleczka wygląda zupełnie jak w Królowie. Ha, to koniec tego odcinka, także subskrybujcie kanał, dajcie tam jakieś łapki, napiszcie, co wam się najbardziej podobało i oczywiście do zobaczenia za tydzień. Cześć!